W każdym razie, żeby było jasne, dlaczego star, star dlatego, że jak jeździłem Łazem, to się niedobrze jeździło, więc wybrałem stara. W każdym razie, żeby stało się zadość, zadość wyjaśnień, trzeba wyjaśnić. Kogoś trzeba wyjaśnić. Więc tak, podstawową że jest to, że ogólnie od paru dni miałem ochotę pograć w szachy. Głównie dlatego, że serial, ta ten, 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 królowa gambitów. No, i wszyscy grają w szachy, więc też uległem hype'owi, ale jakoś się nie mogłem do tego zabrać. Więc w końcu stwierdzili, że mnie zmotywowali i dadzą mi 10 tysięcy za to, że pogram w szachy. Nie, chwilę. Yy... Zaprosili mnie do turnieju z pulą nagród 10 tysięcy, czyli tak, jakby mi dali 10 tysięcy, no bo wygramy to bez problemu, prawda? A nie, 5 tysięcy za pierwsze miejsce. No to 5 tysięcy za pierwsze miejsce mamy do zgarnięcia w turnieju, no więc trzeba by się do tego turnieju przygotować. Na przykład poznać zasady gry, bo nie wiem jakie są. Więc. Dzisiaj będziemy się uczyć grać w szachy. Szukam jakiejś strony z tym turniejem, ale tak szybko powiedziawszy, to nie mam bladego pojęcia gdzie jest ta strona. Dobra, mniejsza z tym. Strona, strona, strona. Strona gdzieś jest. Dlaczego straciłeś całą widownię? Bo jestem brzydki i niedobry, Herson upada, ludzie mnie nie lubią, krzyczę na nich, banuję i wyzywam. Eee, albo w skrócie, bo przestali mi oglądać, to jest ten najlepsze. Dobra, teraz tak, start. Co ja tu mogę zrobić? Rozwiązuj zachowe zadania dla zabawy i nauki. Zobaczmy. To jest coś dla mnie. Dam radę. Wygrałem. Fuck yeah! Ale ja pytam poważnie. A ja mówię poważnie. Z całym szacunkiem uważam, że posiada pan za mały potencjał. Fajno. Zajebiście, stary. Wiesz, dla mnie jest najważniejsze, co ty uważasz, nie? Dobrze, więc um, te zagadki to. Pobieraj szachowe lekcje, które pomogą Ci rozwijać. O, oglądaj filmiki, aby nauczyć się idei. Rozpocznij lekcje. Szachowe lekcje, ucz interaktywnej lekcji stworzonych przez szachowych mistrzów. Jak poruszać figurami? Szachy są jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych gier na świecie. To ekscytujące połączenie strategii i planowania. Dlatego szachy są uznawane za symbol inteligencji. Jednakże szachów łatwo się nauczyć, a cieszą one na każdym poziomie. W szachy gramy na planszy 8x8 pól przy użyciu 32 figur. Celem jest zamatowanie król. Kiedy król zostaje zamatowany, to gra gracie... się Dobra, celem jest zamatowanie króla, czyli ziomka po prawej z krzyżykiem na górze. Na początek poznajmy króla. Król jest najważniejszą figurą na szachownicy, jednak nie najsilniejszą. Może on poruszać się o jedno pole w dowolnym kierunku, tak jak to zaznaczono na niebiesko. To jedno posunięcie króla, to kolejne i kolejne. W szachach przyznam się szczerze, że tak podejrzewałem. Nie byłem pewien. Gracze mają identyczne zestawy figur. I ty i przeciwnik macie po jednym królu. Gracze wykonują posunięcia na zmianę, aż gra się zakończy. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć posunięcia królem. A nie mogę królową? No dobra, już. Dobra, rozpocznij wyzwania. Król maszeruje do górnego rogu szachownicy. Czy możesz ruszyć królem o jedno pole po nim prostej, aby przybliżyć się. No dobra, no dobradę. Jeśli do góry jest już pole od górnego lewego rogu. Aha. No dobra, to zadanie dla debili, widzę. Król chce dostać się do centrum szachownicy. Jesteś w stanie przestawić króla do góry po przekątnej. No tak głupi jestem. Król jest najważniejszą figurą na szachownicy. Dobra, to już Jednak mamy to zrobione. A, Hetman! Uuu, dobra! Król hetman. jest najważniejszą figurą na szachownicy. Jednak to Hetman jest zdecydowanie najsilniejszy. Może poruszać się w dowolnym kierunku. Do przodu, do tyłu, na boki, po przekątnych. Jednak, w przeciwieństwie do króla, może pójść tak daleko, jak tylko chce. Jest jedna rzecz, której Hetman zrobić nie może. Nie może przeskakiwać figur. W tej pozycji Hetman może pójść po całej przekątnej do rogu, po linii poziomej do kolejnego, po pionowej do kolejnego. Może też wykonywać krótsze posunięcia, tak jak tutaj i tutaj. Wcześniej wspomniałem, że Hetman nie może przeskakiwać figur. Co jeżeli chcielibyśmy dostać się tutaj? Zauważ, że na drodze stoi nam król. Hetman może pójść na przykład tutaj, a w kolejnym ruchu tutaj. Teraz, kiedy już wiesz, jak Hetman się porusza, czas, żebyś to poćwiczył samodzielnie. Czemu się nazywa Hetman, jak to jest królowa, po angielsku? Król jest najważniejszą figurą. No, rozpocznij wyzwanie. To? Jak to zrobić? No pewnie tak. Dostać się do rogu zachownicy w jednym posunięciu. A, w prawo. Przepraszam, przepraszam, nie doczytałem w prawo. Chcę przejść do przekątnej, yy, po przekątnej do lewego dolnego rogu. Do górnego rogu. O, chwilę, chwilę. Edma chce przejść do góry po linii prostej. No, chyba uda mi się. A czyli to. A może jednak mi się nie uda. Dobra, muszę przeczytać to chyba do końca. Znajdziesz takie posunięcie, aby Hetman zrealizował swój cel w dwóch ruchach. Hetman chce pójść do góry po linii prostej. Aby dotrzeć do lewego górnego rogu. Jednak Biały Król stoi na drodze. Eee. Amazonczyk odnowił subskrypcję. Pozdrawiam i życzę powodzenia w grze szachy. Siemaneczko, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, supeczka. Hetman może teraz pójść do lewego górnego rogu już w kolejnym ruchu. Czekaj, co? 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 Halo, 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 Mietku, Co tu jest? Po Hetmanie wieża jest drugą najsilniejszą figurą na szachownicy. Może poruszać się do góry, do dołu i na boki tak daleko jak chce. Wieża może chodzić tylko po liniach prostych. Tak jak inne figury, które omawialiśmy, wieża nie może przeskakiwać innych bierek. Zobaczmy kilka przykładowych ruchów wieży. Wieża może pójść do góry, do boku, na sam dół, może przejść na drugą stronę szachownicy lub wykonać kilka krótszych posunięć, jak tutaj i tutaj. Teraz, kiedy już wieszek wieża się rusza, czas, żebyś to poćwiczył. Dobra, to chyba możemy dać. Kurde, nie chce mi się czytać, gdzie on ma, gdzie ona ma ich. Wieża chciałaby się jednego z czterech. Czy widzisz, na który luk wieża może się dostać? No, zakładam, że na tym. Która wieża może to zrealizować? Obie wieże chcą przejść na prawo aż... No, zakładam, że to. Chcą dotrzeć do prawego górnego rogu. Prawy górny rok. Obie wieże chcą dotrzeć do prawego górnego rogu. A, to nie wiem o co Wieża w prawym dolnym rogu jest zablokowana przez jej własne figury. Wieża chce dotrzeć do lewego dolnego rogu w dwóch ruchach. Jak uczyścić drogę do wieży? Goniec jest bardzo interesującą figurą, ponieważ może chodzić tak daleko jak chce, ale tylko po przekątnych. Goniec, tak jak inne figury, które poznaliśmy, nie może przeskakiwać bierek. Wszystko to oznacza, że goniec zostanie na polach koloru tego, z którego zaczynał grę. W szachach masz dwa gońce: ten jest białopolowy, bo będzie chodził tylko po białych polach, ten jest czarnopolowy, bo będzie chodził tylko po czarnych polach. Tego nie wiedziałem. Zostaje ta sama. Teraz poćwiczmy ruchy gońców. W jednym ruchu czarnopolowy goniec może zająć najdłuższą przekątną na szachownicy. To samo może zrobić goniec białopolowy. Niezależnie od tego, ile posunięć wykonamy gońcami, nigdy nie wejdą sobie one w drogę, ponieważ poruszają się po innych kolorach pól. Teraz, kiedy wierzą no, się, ruszają poruszają się gońce... Dobra, dawaj wyzwanie, ziomuś. Chciałem ja się ruszyć tutaj. Goniec marzy o odwiedzinach lewego ogólnego rogu szachownicy. Widzisz ścieżkę, po której mógłby się dostać w dwóch ruchach? Czarnopolowy Goniec jest w centrum szachownicy. Czy umiesz przestawić białopolowego Gonca tak, aby stał koło kolegi w centrum? Goniec chce przedostać się na drugą stronę szachownicy i zająć pole na samej górze. Jak ma to zrobić w dwóch ruchach? Goniec. Okej, okay, tak i tak na przykład. Biały Goniec jest gotów wspiąć się na samą górę szachownicy. Przestaw gąca na. Eee, górę po przekątnej. Skoczek jest najzabawniejszą figurą na szachownicy. Jako jedyna bierka, nie porusza się po przekątnej... Jaka krytyka? Czy będę brał y, udział w coachingu? Tak. Gdzie wy widzieliście jakąś krytykę? To Co coś tam o clownie i głupocie i jakiś tam innych bzurach? Opa, taką so krytykę. Jakiś typ cię hejtował i dostał bada stary, on to może tam buty szorować, bo te Lub linii Dera. prostej. Jego ruch to dziwny kształt w stylu litery L Wiem. Skoczek jako jedyna figura na szachownicy może przeskakiwać inne bierki. To chyba to powinno być powiedziane, nie, że każda nie może. Potrzeba chwili, żeby załapać ruchy skoczka, porusza się on eee. dwa pola w danym kierunku i jedno w bok. W ten sposób. Zaznaczone są te pola, na które skoczek może pójść. Zauważ, że wszystkie wyznacza ten sam wzór. Dwa pola w danym kierunku i jedno do boku. Zauważ, że skoczek zawsze zmienia kolor pola, na którym się znajduje. W tym przypadku z białego na czarne, a w kolejnym ruchu odwrotnie. Dobra, dawaj wyzwania. Skoczki będą być w centrum akcji. Przestaw skoczka do centrum szachownicy. Biały ma jednego skoczka w centrum szachownicy, postaw drugiego skoczka, tak aby był w centrum. Większość półskoczka jest zablokowanych przez figury. Umiesz umieść na. Umiesz znaleźć posunięcie do przodu. Znajdź pole dla skoczka, z którego zaatakuje on wszystkie cztery figury naraz. Pionek wydaje się być najsłabszą figurą na szachownicy, w rzeczywistości jest jedną z najsilniejszych. Współpracujące piony to dusza szachu. Pionki mają kilka dziwnych zasad, więc słuchaj uważnie. Piony poruszają się tylko do przodu o jedno pole. Jednak pierwsze posunięcie dadzą dane... Multihobbista, no ale co ja mam ci powiedzieć? Pionem może zostać wykonane o dwa pola. Oczywiście, jeżeli żadna figura go nie blokuje. Dodatkowo piony są jedyną bierką, która nie może poruszać się do tyłu. Kolejna rzecz, która czyni piony dziwnymi, to fakt... Piony są jedyny... Czekaj... A, bierką. ...nie może poruszać się do tyłu. Kolejna rzecz, która... ...czyni piony dziwnymi, a, to fakt, że mogą one bić tylko po przekątnej. Bicie jest dozwolone tylko o jedno pole, nawet jeżeli jest to pierwszy ruch danego pionka. Zobaczmy kilka posunięć piona. W tej pozycji biały zdecydował się ruszyć o dwa pola. Za to czarny tylko o jedno. Pamiętaj, że w pierwszym ruchu danego piona możesz pójść o dwa pola, ale nie musisz. Teraz biały ruszył się pionem i oba są zablokowane. Ile pionów może się ruszyć w tej pozycji? Jeżeli odpowiedziałeś, że jeden, to masz rację. Przecież piony nie mogą chodzić do tyłu. Aha. Teraz. Pierwszy raz widzę, jak ktoś w serio przerabia. No Przerabia, no. Ten. Nie wiem, tak chciałem się wyżalić. Czy wiesz, no to, że ktoś dołączy, to, że ktoś z tego korzysta, no nie znaczy od razu, że nie wiem, no ja go popieram, czy cokolwiek innego. Z tym rozjechanym dźwiękiem nie mam pojęcia. Widocznie nie zrobił prac domowych, bo nie ma osoby, która w pracy do... domowej miałaby dźwięk rozjechany. Z czatem dla obserwujących to nie jest słabe, to jest normalne w tym momencie i to jest raczej in plus, nie na minus. A co do przewrażliwienia, no to też nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć, no to... Wiecie, ja też jestem przewrażliwiony, nie? Twoja kolej, aby poćwiczyć ruchy pionem. Dobra, dawaj wyzwanie. Strzelę, że o dwa. Biały ma dwa piony, tylko jeden z pionów może ruszyć się o dwa pola do przodu, który? Czemu tylko jeden? A to ja nie mogę... Ja nie mogę przejść tym ziomkiem tutaj? Aha, okej. Okay. Biały ma trzy piony, ale tylko dwa z nich są zablokowane przez czarnego Wykonaj Jedyne możliwe posunięcie. A, biały pion wydaje się malutki w porównaniu do potężnych, wiesz, przeciwnika umieść. Biały koniec jest zablokowany z każdej strony. Przesuń pionka tak, aby otworzyć przekątun dla gąca. Tak jak pamiętasz, jedynie piony nie mogą chodzić do tyłu, więc co się stanie, kiedy pion dojdzie do końca szachownicy? Zostaje promowany. W takiej sytuacji zamieniasz piona na dowolną figurę. Może to być skoczek, goniec, wieża lub najsilniejsza figura czyli Hetman. Pion nie może zamienić się w piona ani w króla. Dodatkowo nie musi się zamienić w już zbitą figurę. Każdy pionek może zostać zamieniony w Hetmana. Możesz go zamienić w kolejnego Hetmana i mieć dwa na szachownicy co będzie dla Ciebie ogromną przewagą. Teraz poćwiczmy promowanie pionu. Kurde, dobra, dajesz. Biały pion. Biały ma piona o 3 pola od pola przemiany drugiego piona, który jest na startowej. Co biały powinien zagrać, aby jak najszybciej wypromować pionka? No to jest zbyt oczywiste. Okej. Okay. Myślałem, że takie jakieś bardziej podchwyciwe. Obie strony próbują doprowadzić piona do pora przemiany jak najszybciej się da. Którego piona powinien wiem, pchnąć biały, aby wygrać wyścig? Hmm. Pion czarnego jest za jedno porę od pola przemiany. przemiany. Cóż, nawet się domyślam o co chodzi. Biały ma piona więcej, ale najbardziej zaawansowany pion białego jest zablokowany przez czarnego piona. Okej. Okay. widzisz niespodziewane posunięcie, które oczyszcza drogę piona do pola przemiany? Teraz, kiedy już wiesz jak ruszają się figury, czas przygotować się do gry. Przed ustawieniem figur upewnij się, że w prawym dolnym rogu znajduje się białe pole. Najprostszym sposobem na ustawienie figur jest zacząć od pionków, które ustawiamy na drugiej i siódmej linii. Ustawmy wszystkie białe piony po jednej stronie szachownicy, a czarne po drugiej. Króle na ostatnich wolnych polach. Teraz jesteś już gotowy do gry. Wsz Będziemy ustawiali figury na ich początkowych pozycjach. Aby grać coraz lepiej w szachy, musisz nauczyć się notacji, która jest często nazywana językiem szachów. Każde pole na szachownicy ma swoją nazwę, która jest współrzędną. Każda pionowa linia ma przyporządkowaną literę, zaczynając od A z lewej i kończąc na H z prawej. Każda pozioma linia ma przyporządkowaną liczbę, zaczynając od 1 po stronie białego i kończąc na 8 po stronie czarnego. Każde pole ma nazwę złożoną ze współrzędnych. Poznajmy kilka pól. Pole w lewym dolnym rogu szachownicy, pola początkowego i końcowego. Teraz, kiedy już wiesz, jak nazwać pola, czas przećwiczyć notację posunięć. Każda figura ma przyporządkowaną literę. W tym przypadku literą króla jest wielka litera K. Powiedzmy, że biały chce przestawić króla na E2. Aby opisać ten ruch, używamy najpierw litery króla, czyli K, a potem dopisujemy pole, na które idzie król, czyli E2. Pamiętaj, figurę zawsze zapisujemy wielką literą, a pole małą. Dla podsumowania, ruch król E2. Zapiszemy w ten sposób. Powiedzmy, że czarny król chce pójść na d7. Napiszemy k, d7. Król na d7. Tak samo zapisujemy posunięcia wszystkich innych figur. Wierzę oznaczamy wielką literą w, hetmana wielkim h, gońca wielkim g, skoczka wielkim s. A piona dla przykładu, skoczek. Kurde, R6. nie Mógłbyś pomyśleć, że piony oznaczymy wielką literą P, ale piony zapisujemy tylko polem, na które idą. Na przykład, po ruchu piona z E2 na E4 zanotujemy no tylko e 4 Teraz czas, żebyś ty poćwiczył notację szachową. Eee, okej. Okay. Biały chce maszerować, będę do przodu. Zagraj A5. WD7. Wieża F2. HD8. Skoczek. S-G-E? co znaczy G? Górny? A, G, dobra. Już wiesz, jak ruszają się figury. Wspomnieliśmy też o zbijaniu. Pomówmy o tym trochę więcej. Kiedy zbijasz figurę w szachach, po prostu przestawiasz swoją bierkę na pole, na którym stoi bierka przeciwnika i zastępujesz ją swoją. Zbita figura jest zdejmowana z szachownicy. Figurę przeciwnika musisz całkowicie usunąć z deski. Zobaczmy, jak Hetman zbija piona. Teraz zobaczmy skoczka skaczącego nad jedną ze swoich figur, aby zbić Hetmana przeciwnika. Zbijanie figur to bardzo ważna część gry. Jednak nie musisz bić, jeśli nie chcesz. Generalnie łatwiej będzie Ci wygrać, jeżeli zbijesz więcej figur przeciwnika, niż on zbije Twoich. O jednej rzeczy nie wspomnieliśmy. Jak zanotować bicie? Powiedzmy, że w tej pozycji chcesz zbić Hetmana przeciwnika. Świetny. Potem dwukropek, co oznacza bij. Hetman bije E6. Spróbujmy zastanowić się nad taką zagadką. Jak zapisać bicie pionem wieży i promocję w tym samym czasie? Wydaje się to być bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę nie jest. Aby zapisać bicie pionem, zaczynamy od linii, na której znajduje się pion. Tak jak widać, nasz pion znajduje się na linii b. Potem dodajemy dwukropek, ponieważ jest to bicie, oraz pole, na które bijemy, czyli w naszym dwukropek. przypadku jest to pole a8. A więc w sumie mamy b dwukropek a8. Z uwagi na to, że zapromowaliśmy pionka w hetmana, należy dopisać wielką literę H. W sumie w mamy b dwukropek tak. a8 a. No nie nauczę się właśnie. A. Czyli Baby A8, Hetman. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć bicie. Teraz moja kolej, żeby poćwiczyć bicie, więc nie wiem, czy chcesz na to patrzeć. Upa, to potężny Hetman Białego walczy z armią czarnych figur. Czy widzisz jakąś możliwość zbicia? Ty jesteś który? Biały? No jak potężny he he Hetman bia bia Białego walczy z armią czarnych figur, a ja widzę ten, to jak myślisz? Okay, dobra. Czy widzę jakąś możliwość zbicia? Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie i tu nie. Hmm. Ha, tu była, się ukryła <grym> przede mną. Biały jest stratny Hetmana za dwa piony. Biały jest stratny Hetmana za dwa piony. Okay, dobra. Nie za dobrze. Czy widzisz bicie, które odmieni losy partii dla białego? Odmieniłem losy, yeah. Czarny ma skoczka więcej i wszystkie piony białego są zablokowane, a więc nie może iść do przodu. Czy widzisz, który pionek może zbić figurę? Pamiętaj, piony chodzą do przodu, nie biją na ukos. Ale biją na Ale biją na ukos, Nie muszą mieć czyta, żeby ten grać. Ja też. Czarny goniec grozi zgarnięciem wieży białego na A1. Czarny goniec. To było goniec, to to? Chyba to. Grozi zgarnięciem wieży białego na A1. Tak. Wieża jest zablokowana przez własną figurę i nie może uciec. Czy widzi sposób na uratowanie uwięzionej wieży? Jest! Uratowałem wieżę! W tej pozycji białej ma kilka możliwości bić, ale tylko jedno z nich opłacalne. Które? To? Szach oznacza, że jedna o! z figur. Właśnie, co oznacza szach, bo tego to ja nigdy nie wiedziałem. zaatakowała króla. Przyjrzyjmy się kilku przykładom szacha. W tej pozycji biały może zagrać goniec f 6 Z atakiem na króla przeciwnika. Król przeciwnika będzie musiał wydostać się spod szacha, ale o tym pomówimy sobie w kolejnej lekcji. W kolejnej pozycji. Czarna wieża może zaatakować białego króla, wchodząc. Aha, czyli szach to jest, jak mogę w następnym tym zbić na zionka. W tym przypadku czarny pion jest gotowy do zbicia białego skoczka. Pamiętaj, że piony biją o jedno pole po skocie. Jak skoczek może uciec i zaszachować króla przeciwnika? Oczywiście skoczek G6. Pojawia się pytanie, jak zapisać szacha. Nic prostszego. 6. A co so mnie to wchodzi ziomek? No po co ja mam zapisywać szacha? No Dobra, dawaj wyzwanie. Biały ma na dostępnego jednego szacha w tej pozycji. Znajdź go. Mam dostępnego jednego szacha w tej pozycji i mam go znaleźć. Nie wiem, tak? A nie, bo to jest ten ziomek. A to jest ten, co chodzi na łukos. Hmm. A to jest ten, który też chodzi na ukos. Ty, ja tu mam szacha? A mam! O, dobra. Biały ma dwa skoczki i wieże, ale tylko jedna figura może zaszachować czarnego króla. Znajdź to posunięcie. Biały ma. Dobra. Zakładam, że muszę znaleźć jakiś sposób na dostanie się czymś tam. No tu to, to chyba nie jest zbyt korzystne, nie? To coś mi się wydaje. Król czarnego chowa się za pianami. Znajdź najlepszy sposób, aby go zaszachować. A tak, okay. Król czarnego jest otoczony figurami, ale białe mają silnego szacha. Jakiego? A bo to jest król, Boże jedyny. Ja bym się ja o tym ziomku. Czyli tutaj. No to tutaj. Czy umiesz znaleźć jedyne posunięcie, które zaszachuje czarnego króla? Chwila. tu? To nie, bo mi go zbije, prawda? Tu to. Nie mogę się tu przesunąć? A czemu nie mogę się tu przesunąć? Czemu się nie mogę tym ruszyć? Czemu się nie mogę tym ruszyć? Bo to samo bójstwo. Aha, ok. Ty, nie wiem. A, bo to w dwóch ruchach! Ale co? Kion szachuje króla i jest broniony przez białego króla. Zauważ, że teraz biały hetman może wlepić szacha na e8. Biały hetman, czyli ten, może wlepić szacha na e8. A... Jak już wiesz, król musi uciec spod szacha. Nie wolno ci zignorować szacha i zostawić swojego króla pod biciem. Musisz powstrzymać atak na króla. Całe szczęście są aż trzy sposoby, żeby to zrobić. Najprostszy z nich to odejście królem na jakieś bezpieczne pole. W tej sytuacji można zagrać króle w dwa. Drugi sposób to zablokowanie szacha jedną z twoich figur. W tym przypadku możemy to zrobić wieżą. Często najlepszym sposobem jest zbicie figury, która szachuje. W tym przypadku można to zrobić skoczkiem. Teraz zobaczmy, jak ty uciekasz spod szacha. Dajesz gościu. Hetman czarnego szachuje białego króla. Jak może uciec przed szachem? Hetman, bia hetman czarnego szachuje. Czyli to jest Hetman i on szachuje mi tego, tak? To tak, mogę na przykład. Ten znowu mi tu ten. To. Nie mogę, tak? Hetman czarnego ponownie szachuje białego króla. Czuję, jest jest najlepszy sposób, aby go obronić. A czemu nie mogę tak? Aha, bo jest znacznie silniejszy, no dobra. No faktycznie. Król Białego jest w tarapatach, jest pod szachem Król Białego. Eee, a wszystkie pola ucieczki są pod kontrolą Hetmana. Wszystkie pola ucieczki są pod kontrolą Hetmana, lub są zablokowane przez jego własne figury. Znajdź posunięcie, które blokuje szacha. Król Białego jest pod szachem. Co będzie najlepszym rozwiązaniem tego problemu? Znaj... Spróbuj znaleźć sposób na zbicie szachującej figury. Król Białego, to jest król, jest pod szachem przez to. Co będzie najlepszym rozwiązaniem tego problemu? To raczej nie. Ale to może być dobre. Czarny hetman szachuje białego króla. Czarny hetman szachuje białego króla. Czy widzisz sposób, aby zablokować szacha i dodatkowo zaszachować przeciwnika? Takie. Aha, bo szach to jest też jak mi. Ja, jak. Jeżeli jego stracę, król okay. jest zaszachowany i nie może się obronić, odchodząc, zasłaniając się lub bijąc szachującą figurę, to mówimy, że król został zamatowany. Oznacza to, że wygrałeś lub twój przeciwnik wygrał. Danie mata to najważniejszy cel w part. Nie ma znaczenia, kto zbił więcej figur, liczy się tylko i wyłącznie mat. Jeżeli król jest zamatowany, to gra się kończy. Wtedy jest czas na podanie ręki przeciwnikowi i podziękowanie za grę. Teraz, twoja kolej na matowanie. Dobra, matujemy. Więc tak, do matowania poproszę papier, papier wodny 1000 i będziemy matować. Czarny, który jest otoczony figurami, wygląda bezpiecznie, ale biały może wygrać partię w jednym ruchu. Jak? Czarny król jest w pułapce w rogu, nie może się ruszyć. Czy widzi sposób, aby wlepić mata i zakończyć partię? Aaa, dobra, tak, faktycznie. Tu nie, tu nie, tu też raczej nie. Tu. Widzę, widzę! Biała wieża na F7. Zamknęła króla przeciwnika w klatce na ostatniej linii. skorzystać z drugiej wieży, by dać mata. Biała wieża na F7? Zamknęła króla przeciwnika klatce na ostatniej linii. Dlaczego? Przecież może się po prostu ruszyć tutaj. Albo może się ruszyć tutaj. Albo może się ruszyć tutaj. What the fuck? Zakładam, że to tak będzie. Biały może wlepić mata w jednym ruchu. Jak? Ale czarny goniec może po prostu zbić skoczka. A, okej. Okay. To też, nie? Chwilę. Tak, żeby się nie mógł ruszyć. No przecież tu się będzie mógł grużyć zawsze. Jak się nie będzie mógł grużyć tutaj? Biały może wylepić mata w jednym ruchu. Jak? Postawię tu, to mnie bije ten. Postawię tu, to mnie bije ten. Postawię, bije, bije. Co, postawię tu? No też do doby. Postawię tu. Oh yeah. A postawię co! Partia szachów może być bardzo długa, nawet ponad 100 posunięć. Może też być bardzo krótka. W tej lekcji zaprezentuję najszybsze dostępne maty, ale pamiętaj, żadnego z tych matów nie da się wymusić, obrona przed nimi jest niezwykle prosta. Zobaczmy mata w dwóch posunięciach. Biały zaczyna ruchem F3. Jest to bardzo, bardzo, bardzo niedobre posunięcie, ponieważ biały po prostu osłabia swojego króla. Czarny. Ok, gra czyli ewejś, nigdy się tak nie posuwa. swojemu Hetmanowi wejście na h4. Biały gra g4, co jeszcze mocniej osłabia przekątną E1 h4. Teraz czarny ma wolną drogę dla Hetmana, aby wpaść na h4, wlepiając najszybszego dostępnego mata. Biały król nie może nigdzie uciec, nie ma żadnej zasłony, nie można zbić Hetmana, a więc gra jest skończona. Zobaczmy podobny pomysł, ale tym razem Biały będzie atakował. Po e4 Czarny gra f6. d4. G5? Widzisz, jak można wlepić mata? Dokładnie chodzi Hetman H5. Jak widzisz, najszybszy mat białymi zabiera 3 posunięcia, a czarnymi tylko 2. Liczę, że nigdy nie dasz sobie wlepić takiego mata. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć najszybsze maty. Takie dzieci do ćwiczymy! Czaa. No to co, no mam to przystąpić? <ślamy> Biały król. Biały otworzył króla poprzez ustawienie piona na f6, f3. Ale nie ruszył piona g4. Czy umiesz znaleźć najgorsze posunięcie białego, które dopuszcza mata w kolejnym ruchu? Czy umiesz znaleźć najgorsze możliwe posunięcie czarnego, które dopuszcza mata? W tej sytuacji biały nie ma żadnego legalnego posunięcia. Zauważmy, król nie jest w stanie pójść w żadnym kierunku oraz nie jest zaszachowany. Jak nazwiemy taką sytuację? Taka sytuacja to pat. Po pacie partia kończy się remisem, a więc nikt nie wygrywa. Możesz mieć całkowicie wygraną partię, ale jeżeli niechcący wlepisz pata, to partia zakończy się remisem, co będzie oczywiście bardzo dużą stratą. Powiedzmy, że w tej pozycji biały zagra Hetman C2. Hetman jest o jedno pole bliżej króla, jednak czarny król nie ma się gdzie ruszyć. Ta sytuacja to kolejny przykład pata. Czy w tej pozycji umiałbyś znaleźć lepsze posunięcie dla białego? Białe mogą wygrać partię w jednym posunięciu, Hetman B2 mat. Pamiętaj, król przeciwnika nigdy nie znajdzie się w pacie, jeżeli jest zaszachowany. Ta pozycja wygląda beznadziejnie dla czarnego. Król jest w pułapce w rogu, biały jest gotowy do wlepienia mata w kolejnym ruchu i dodatkowo czarny ma dużo mniej figur. Jednak szachy to gra wielu możliwości. Nawet kiedy pozycja wydaje się być beznadziejna, możesz mieć możliwości walki o remis lub nawet wygrania partii. Zauważ, że czarny król nie ma żadnego legalnego ruchu. Jeżeli hetman czarnego zniknie, to będzie pat. Jak sprawić, że czarny hetman zniknie? Hetman bije H2 szach. Biały musi zbić hetmana, teraz czarny król nie ma się gdzie ruszać, a więc jest pat. Czarny się uratował. Przyjrzyjmy się tej pozycji. Jeżeli biały zagra hetman C7, no cóż, nie jest to najlepsze posunięcie, bo biały mógł dać mata w jednym ruchu, ale pata nie ma. Dlaczego? Ponieważ czarny może ruszyć się pionem. Czarny musi zagrać H3, co daje białemu czas na poprawienie swojego błędu i wlepienie mata ruchem hetman B7. Zauważ, że jeżeli dodamy piona na H3 i czarny będzie na ruchu, to mamy pata. Zapamiętaj, kiedy wygrywasz, unikaj pata, a kiedy przegrywasz, szukaj pata jako ostatniej deski ratunku. Teraz czas, żebyś poćwiczył to samodzielnie. O kurde. To się zaczyna ten bardziej skomplikowanie robić. Król białego jest w pułapce, i czarny jest gotowy, aby wlepić mata już w kolejnym posunięciu. Czy widzisz, jak biały może wymusić pata i uratować partię? Czy widzisz, jak biały może wymusić pata? I w pasję. Czy widzę, jak biały może wymusić pata? Nie. Ile? Nie? Król białego jest w pułapce i czarny jest gotowy, aby wlepić mata już w kolejnym posunięciu. Czy widzisz, jak biały może wymusić pata i uratować partię? Jak biały może wymusić pata? Ach, chwilę, moment. Nie, czekaj, kurwa. To ja czemu ja nie mogę się tu pierdolnąć? Hmm. Biały poświęca ostatnią figurę i nie ma legalnych ruchów, więc mamy pata. Aha, czyli to wejście tym ziomkiem skrzyżem jest nielegalne, tak? Nie mogę sobie wejść tutaj. A czemu nie mogę? A nie, dobra, tutaj, ani tutaj. Okej, okay. Biały wygląda jakby był skazany na porażkę. Czy jest szansa, aby się uratować prze... poprzez pata? Czyli moim zadaniem, żeby mieć pata, jest stracić ziomka, tak? Okej. Okay. Czarny król jest uwięziony w rogu. A czarny pion szachuje białego króla. Czekaj, co? Mózg mi się zawiesił. Czarny król jest uwięziony w rogu, a czarny pion szachuje białego króla. Czy widzi sposób, aby biały uniknął dania pata? Czy widzę sposób, aby biały uniknął dania pata? O kurwa, jestem za głupi, a tą gra zdecydowanie. Czarny król jest uwięziony w rogu. Zgadza się. A czarny pion szachuje białego króla. Zgadza się. Czy widzi sposób, aby uniknąć dania pata? Aby biały uniknął dania pata. Aby uniknął, a nie wygrał. No to tu. Co? Aha. Aha. Biały ma cztery piony mniej. Nie da się ukryć. Jego... Przepraszam. Jego sytuacja wygląda beznadziejnie. Widzisz jakąś patową sztuczkę, która pozwoli białemu uratować partię. Czyli muszę się wyzbyć wszystkich tych ziomeczków, tak? Kurde, nie do końca rozumiem o co chodzi w tym pato, Znaczy nie, no rozumiem, ale tak. Tymi się ruszyć nie mogę, bo stoją ziomeczki. Nie dam rady. Tym się mogę ruszyć tutaj, więc muszę zablokować to pole. Bo tutaj się nie mogę ruszyć, bo mnie bije ten. Tu się nie mogę, bo mnie bije ten. Więc muszę mieć zablokowane to pole, czyli on musi stać tu. Aaaa. Takie. Czarny przygotował ofertę oddania Hetmana. Co? Przygotowuje ofertę oddania Hetmana. Jeżeli ją przyjmiemy, to będzie pad. Biały jest pod szachem. Czy widzisz posunięcie, które unika pata? O Boże, moja głowa. Czarny przygotował ofertę oddania Hetmana. Gdy ją przyjmiemy, to będzie pad. Czekaj, co? Czarny przygotował ofertę oddania Hetmana. Oferta oddania Hetmana? Biały jest pod szachem. Czy widzisz posunięcie, które unika pata? Kurwa, nie widzę szacha, a co dopiero pata. To posunięcie nie dopuszcza do pata, ale teraz biały został zmatowany. Chwilę, bo jak zrobię tak, to on się nie może ruszyć tu, tu, tu i tu. Jak zagram tak Aaa, okay. to tylko jedna z dróg, aby partia zakończyła się remisem. Można też po prostu zaproponować remis. Przeciwnik propozycję może przyjąć lub nie. Trzecia opcja to trzykrotne powtórzenie tej samej pozycji. W takiej sytuacji można zgłosić sędziemu remis. Jeżeli grasz online, partia zakończy się remisem po pięciokrotnym powtórzeniu pozycji. Partia zakończy się remisem, jeżeli żaden z zawodników nie ma wystarczająco figur, aby dać mata, na przykład kiedy zostaną same króle. Później dowiesz się o tym więcej. Dodatkowo partia zakończy się remisem, jeżeli zostanie wykonane 50 posunięć bez ruchu pionem i bez bicia. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć remisowanie. Dobra, trenujemy granie na remis. To jest moja szansa na wygranie w turnieju. Zadaliśmy do całkowicie remisowej końcówki. Konsów Czy widzisz sposób, aby momentalnie zmusić wymusić remis? Czy widzę sposób, aby momentalnie wymusić remis? Momentalnie, mam wymusić remis, tak? Możecie ruszyć tym, nie. posunięcie, które wymusza remis. To też nie. A, okej, okay. dobra. Biały ma piony mniej, yy, biały ma piona mniej i biały król jest po drugiej stronie szachownicy. Zgadza się. Całkowicie wykluczony z akcji. Czy jest sposób, aby zablokować pozycję tak, żeby żadna ze stron nie, miała, nie be, że, pff, żadna ze stron nie będzie mogła pchać piona? Biały jest w poważnych tarapatach. Czy widzi sposób, aby uratować partię poprzez wymuszenie remisu? To co? No niespodziewanie spodziewanie. Wymuszenie remisu. No to mi remisu nie daje. Biały krzachuje króla i zagania go do rogu. Oczywiście szacha, który prowadzi do powstrzymania posunięcia. Czekaj, tak. Nie. Tak? Nie. tak. A... 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 a Pomyśl, zanim coś zrobisz, ale jest taki problem, że ja najpierw muszę zrobić, a później się nad tym, co zrobiłem, i to jest ten problematyczny, bro. Biała, ma wierzę mniej, zapiona, który jest jedno pole od pola przemiany. Czy widzisz sztuczkę, która wymusza remis? A ja tego nie wygrywam? Nie, nie wygrywam, bo tak przegram. Tak nie mogę zrobić. Sztuczka, która... Nie. A czemu nie tak? Mamo, dlaczego jestem taki głupi? Dobra, powiedzmy, że rozumiem. Powiedzmy. Specjalista od gier turowych. Wiadomo, że tak. Wieża Białego jest pod atakiem. Wieża Białego jest pod atakiem. Jest. Czarny jest gotowy do wypromowania piona w Hetmana. Czy widzisz posunięcie, które wymusza remis? Czy widzę posunięcie, które wymusza remis? Jak zrobię tak, to ten mnie zje, albo ten mnie zje, czyli nie. Jak zrobię tak, to to też by nic nie daje, prawda? Bo zrobię tak. On mnie y, królem zbija tą y, wieżę. Ja nic nie mogę zrobić. Aha, nie, to wtedy remis będzie. Będzie? Chyba będzie. Nie, nie będzie. Nie będzie. Czyli to te? E Jedną z najbardziej niezwykłych zasad w szachach jest roszada. To posunięcie zostało wprowadzone, aby przyspieszyć rozgrywkę. Roszada realizuje dwa cele. Po pierwsze wprowadza króla na bezpieczne miejsce w rogu, po drugie wprowadza wieżę do akcji w centrum. Dosłownie wykonujesz posunięcie dwiema figurami naraz, ale liczymy to jako jedno posunięcie. Możesz wykonać roszadę w dwóch kierunkach, albo w prawo, albo w lewo. W obu przypadkach król rusza się o dwa pola, a wieża zostaje przeniesiona na drugą stronę króla. Roszada to świetne posunięcie z wieloma plusami, pod warunkiem, że zostanie użyte w odpowiednim momencie. Jednak jest kilka sytuacji, w których nie wolno wykonać roszady. Po pierwsze, nie możesz wykonać roszady, kiedy Twój król jest zaszachowany. Zanim wykonasz roszadę, musisz rozwiązać problem szacha. Po drugie, nie możesz wykonać roszady, jeżeli Twój król musiałby przejść przez atakowane pole lub gdyby po roszadzie znalazł się pod szachem. Po trzecie, nie możesz wykonać roszady, jeżeli pomiędzy królem a wieżą są jakiekolwiek figury. W tej pozycji białe oraz czarne muszą usunąć po jednej figurze, aby móc zrobić roszadę. Po ruchach skoczek F3 i goniec C5 obie strony mogą wykonać krótką roszadę. Po czwarte, nie możesz zrobić roszady, jeżeli król lub dana wieża wykonały wcześniej posunięcie. Musi to być pierwsze posunięcie dla obu figur. W tej pozycji jedyną legalną roszadę może wykonać czarny. Biały król wykonał już posunięcie, a więc nie może zroszować. Zauważ, że czarny może wykonać roszadę tylko z wieżą H8, ponieważ druga wieża już wcześniej wykonała posunięcie. Pojawia się pytanie, jak zapisać roszadę. Wszystko zależy od tego, czy robisz krótką, czy długą. Po krótkiej roszadzie biały napisałby 0, myślnik 0. Po długiej roszadzie czarnego dodalibyśmy jeszcze jedno 0, więc w sumie byłoby 0, myślnik 0, myślnik 0. Jest łatwy sposób, aby to zapamiętać. Zauważ, że przy krótkiej roszadzie pomiędzy wieżą a królem mamy dwa pola dwa pola, czyli 2 0, a więc mamy 0, myślnik 0. Przy długiej roszadzie mamy trzy pola, i stąd pojawiają się trzy zera. 0, myślnik, 0, myślnik, 0. Teraz twoja kolej na zrobienie roszady i przećwiczenie tej wiedzy. No dobra, ćwiczymy. Biały jest gotowy do zrobienia roszady. Zrób krótką roszadę. Czarny król jest zroszowany. Na skrzydle Biały król jest przygotowany do robienia długiej roszady. Umiesz zroszować królem. Easy peasy, lemon squeezy. Biały król chce, chce zrobić roszadę, ale czarny goniec na before, after party. Before. Trzyma króla w szachu. Skoro król nie może zroszować, to czy widzisz sposób, aby zablokować szacha i móc zrobić roszadę później? Nie jak w filmie. Sam pomyślałem. Biały chce zrobić krótką roszadę, ale zauważ, że jest niemożliwe przez Gonca z A6. Asics. Audi. Czy widzisz inny sposób na zrobienie roszady w tym ruchu? Tak, proszę państwa, tak. Wieża białego na skrzydle królewskim już wykonała posunięcie, więc jedyną opcją białego jest zrobienie krótkiej roszady. Długiej roszady, przepraszam. Jednak biały nie może zrobić jej teraz, bo król wszedłby pod szacha od czarnego gońca. Czy widzisz, czy możesz zablokować czarnego gota i zrobić roszadę w kolejnym ruchu? Jak to mówią, easy, easy 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 jest bicie w przelocie. Ma ono zastosowanie tylko przy ruszaniu piona o dwa pola. Czasem zdarza się sytuacja, gdzie pion jest w stanie ominąć pionka przeciwnika, bez dania mu szansy na bicie. Wygląda to niesprawiedliwie. Dlatego wprowadzono bicie w przelocie. Patrz uważnie. Jeżeli pion przeciwnika idzie do przodu o dwa pola, może to zrobić tylko jeżeli jest to jego pierwsze posunięcie i staje zaraz obok twojego piona, to w kolejnym posunięciu i tylko w tym posunięciu możesz zbić tego piona tak, jakby wykonał ruch o jedno pole do przodu. W ten sposób. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Jeżeli pion ruszył się o dwa pola i stanął obok piona przeciwnika, to pion przeciwnika może wykonać bicie w przelocie tylko i wyłącznie w kolejnym posunięciu. Widzisz zapionka tak, jakby wykonał posunięcie tylko o jedno pole. I zdejmujesz go tak, jakby został zbity. Bicie w przelocie to ekstremalnie ważna zasada, więc musisz o niej pamiętać w czasie partii. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć bicie w przelocie. Bicie w przelocie, rozpocznij mi kocie. Dobra. W tej pozycji ostatnim ruchem czarnego było pchnięcie pioda na E6, zabij go. co to ma kurwa do bicia w przerosie? Zbij bada czarnego. Unagi, unagi, nagi. Biały ma dwa piony, które ma... Dobra, tak robimy. Zbij czarną wieżę pionem z D4. Zbij czarną wieżę z pionem... A czego mi to mówić, co mam zrobić. A, A Dobra Zbi czarnego hetmana pionem z before Before hetman Ups Znasz już wszystkie Matkę się Ruchy figur, bicie szacha, ruchy specjalne, czyli roszadę bicie w przelocie. Czas, żebyś dowiedział się, jak to jest grać prawdziwą partię. W czasie partii nikt nie podpowie ci, jaki ruch należy wykonać. Ty musisz myśleć i decydować. Powinienem ruszyć się figurą, a może mogę coś zbić? Powinienem zrobić roszadę, czy prowadzić piona do pola przemiany? To jest najlepsza część szachów. Musisz myśleć i próbować zdecydować, które posunięcie jest najlepsze. Jedyna... To jest właśnie najgorsza część szachów, bo mnie z tym myśleniem to powiem Wam, że kiepsko. Droga kiepsko. to patrzeć na szachownicę i myśleć o planach swoich i przeciwnika. Potem musisz zdecydować, które posunięcie najbardziej poprawia Twoją pozycję. Czasami najlepsze posunięcie błyskawicznie wpadnie Ci do głowy. Wieża H8-mat. W innym przypadku możesz nie mieć pojęcia, co będzie najlepszym posunięciem. Zobaczmy, czy zagrałbyś dobrze w tych pozycjach. W tej pozycji czarny ma trzy piony więcej. Jest to duża przewaga materialna, dlatego czarny proponuje wymianę Hetmanów. Z myślą taką, że w końcówce łatwiej będzie mu wygrać. Jest to bardzo logiczne podejście, jednak Czarny nie wziął pod uwagę jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, Hetman bronił ósmej linii. Co teraz może zrobić Biały? Cóż, Biały ma dostępnego tylko jednego szacha, ale jest to mat. Jeżeli odgadłeś Hetman E8, świetna robota. W tej sytuacji Tak myślałem, tak myślałem! Szach, wydaje się, że Czarny jest bardzo blisko zamatowania Białego Króla. Zasłona wieża E1 oczywiście nie działa, bo Czarny bije na E1 i wlepia Białemu Królowi mata. Czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu? Jeśli znalazłeś goniec bije A1, świetna robota. Goniec przechodzi z drugiego końca... Nie znalazłem nawet tak tego końca! Figurę. Tak jak widzisz, w szachach trzeba być bardzo czujnym, ponieważ czasem takie długie posunięcie może uratować twojego króla. W kolejnej pozycji, co będzie najlepszym zagraniem dla białego? Jeśli przyszło ci do głowy wieża A8... No czekaj, no nie przyszła, była nawet niezupełnie że możliwości przeciwnika też bierzemy pod uwagę. W tej pozycji najlepszym ruchem białego jest jedyny legalny ruch. Zauważ, że biały król jest szachowany i jedynym rozwiązaniem tego problemu jest odejście na h1. Teraz czarny musi obronić się przed groźbą mata. Co biały powinien zrobić w tej sytuacji? Możemy zdobyć piona ruchem wieża bije e4, ale wtedy czarny zgarnie naszego pionka na a7. Jeżeli widzisz dobre posunięcie, to zawsze Myślę, że posunięcie może być przesunięcie tego pionka tutaj. się, czy nie ma lepszego. Pion A7 jest o jedno pole od pola przemiany. Pamiętasz, co się dzieje, kiedy pion dojdzie na skraj szachownicy? Dokładnie, jest promowany. Zauważ, że teraz Hetman atakuje i króla, i skoczka w tym samym momencie. Po króle w7, Hetman bije C6 i zdobywamy skoczka. Aby znaleźć najlepsze posunięcie, potrzeba czasu i praktyki. Teraz twoja kolej, aby poćwiczyć znajdowanie najlepszego posunięcia. Dobra, w znajdowaniu posunięć jestem dobry. Czarny Hetman właśnie zaszachował Białego Króla. Jaka jest najlepsza odpowiedź, białego? Nie mam pojęcia Jak chcę przesunę tego tutaj Ja mi to daję A nie, Boże, kurwa, to jest takie proste Ja to Chyba za bardzo kombinuję, najpierw powinienem chyba patrzeć na to co mogę zbić pionkami Te nic, te nic, te nic, te nic, te nic, te nic, te nic i ty też nic, dobra. Pierwszy czek zrobiony. Teraz tak. Czarny właśnie zagrał WB2. Wieża B2. Z atakiem na białego hetmana. Czy biały powinien odejść Hetmanem, czy może mamy coś lepszego? Unagi, unagi, unagi. Partia przed, yy, partia się przed momentem rozpoczęła, ale biały już może wykonać silne posunięcie. Jakie? Mogę wykonać silne posunięcie. No nie mogę tego ziomka stentegować. No nie mogę. Jak chcę erdolne tego tutaj. To nic mi to nie da. Jak sewalne tego tutaj, to też mi to chyba nic nie da. Jak sewalne tego tutaj, też mi to nic nie da. Silne posunięcie mogę wykonać. No, to nie jest silne. Ty mogę iść, to tu, a to już robiłem, nie? Królem się? Znaczy konikiem? Ale konik mi nic nie daje. To też mi nic nie daje. A nie daje, nie. Może, może i daje, ale nie to. No to którymś pionkiem się chyba muszę ruszyć, takie? Też nie. No nie mam pojęcia. Dobra, nie pionkiem. Tym się nie ruszę, tym mogę się ruszyć. Tym jak się ruszę... Co mi to kurwa da? No? Nic mi to nie da, no, co ma się tu posunąć? Tu też nie, i tu też nie... Koniem którymś? Kurwa, no ja jestem za głupi na to! Rozwinięcie figury z szachem może być dobrym posunięciem. Rozwiązanie figury. Przeciwnik może zablokować. Spróbuj znaleźć coś lepszego. Tym nie. Tym się już chyba ruszałem. A może tym? Ja pierdolę! A sobie dodało!

Biały ma ogromną przewagę materialną. A co bogatszy jest kurwa? To, 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 to jakiś razi, rasizm, halo. Może no, to czarny ma przewagę materialną. Ale czarny właśnie zszachował białego króla. Biały ma ogromną przewagę materialną. Ale czarny zszachował białego króla. Król szach jest. Jak biały ma zareagować? No nie powiem, żeby to była prosta sytuacja. To jest zdecydowanie jedna z tych trudniejszych. Ale ja myślę, że to posunięcie jest po prostu idealne. A nie to nie to liczę. Przepraszam, chodziło o to posunięcie. Właśnie. Biały skoczek został zaatakowany przez gońca. Biały skoczek. Został zaatakowany przez gońca. Biały chciałby, aby czarny król znalazł się na H8. Biały chciałby. Aby czarny król znalazł się na H8. Easy peasy. Dobra. Skoczek ucieka spod ataku i wymusza czarnego króla do pójścia do rogu. Jak biały może teraz wygrać? No, myślę, że nie tak. Ale może tak. Nie. Myślę, że tak. Będzie lepiej. O. Dobrze. Boże, jeszcze tylko dwie le lekcje. I I wiesz, jak grać. Teraz we? czas przyjrzeć się tej wiedzy w praktyce. W tej partii zobaczymy, jak dwie współ. I wiesz, jak grać. Dobry dowcip. się. Figury mogą być ogromną siłą. Okaże się, że król otoczony figurami nie zawsze jest bezpieczny. Zobaczmy. Białe zaczynają partię ruchem E4, otwierając przekątne dla gońca i Hetmana. Czarny odpowiada C6. Posunięcie, którego jeszcze nie widzieliśmy. Czarne chcą zagrać D5, aby zaatakować silnego piona E4. Biały gra D4, zajmując więcej przestrzeni w centrum. Dodatkowo otwiera czarnopolowego gońca. Czarny kontruje D5, grozi biciem na E4 w kolejnym posunięciu. Jeżeli przeciwnik stwarza nam groźbę, to logiczne, że wyczuwamy niebezpieczeństwo. Pamiętaj, równe wymiany są w porządku. Jak na przykład pion za piona. Zdecydowanie nie należy oddawać figur za darmo. W tej sytuacji biały może popchnąć piona do przodu. Zbić na D5 lub tak jak w partii, rozwinąć skoczka i obronić piona E4. Po D bije E4, skoczek bije E4, biały odbija piona i przy okazji wprowadza skoczka do centrum. Teraz czarny rozwija skoczka na D7. O co chodzi? Czarny chce przygotować zagranie skoczek G na F6. Po potencjalnym skoczek E4 bije na F6, czarny będzie chciał odbić. To jest długa makarska, to widziałem w końcu z gambit. Z D7. Minusy tego zagrania to zamknięty goniec C8 oraz król, który nie ma żadnego ruchu. Przyjrzyjmy się, czy to może stać się problemem. Biały aktywuje gońca na polu C4. Goniec może atakować teraz najsłabsze pole w obozie czarnego, pole F7. Czarny rozwija skoczka na F6, atakując skoczka E4. Biały ucieka spod ataku na G5, jednocześnie atakując F7. Oczywiście czarny powinien bezwzględnie zagrać E6, aby przeszkodzić gońcowi w atakowaniu punktu F7. W tej partii czarny nie wyczuł zagrożenia i zagrał H6. spróbował wygonienia skoczka. Widzisz, co biały powinien zagrać, aby momentalnie zakończyć partię? To Dokładnie. Tu. Goniec bije F7. Oh Boże, jestem kurwa zajebisty. Biały grozi z biciem króla, a czarny nie ma gdzie uciekać. Taka sytuacja to oczywiście mat, czyli koniec partii. Białemu udało się wygrać. Dużo nauczyłeś się od pierwszej lekcji. Teraz czas, aby przećwiczyć wszystko, co dowiedziałeś się do tej pory. Zapraszam do ćwiczeń. O nie! O nie! Oni chcą, żebym ja myślał. Zacznij partię poprzez pchnięcie piona sprzed króla o dwa pora do przodu. A dlaczego? Aby walczyć o centrum. Aha, bo to jest walka o centrum. Ok. Świetnie. Biały wprowadził piona do centrum i stworzył przekątne dla Gonca i Hetmana. Ach, dla gąca i Hetmana. Aha, bo otworzył to. Ok, kumam. Czarny nie powalczył bezpośrednio o centrum. Spróbuj pchnąć do centrum kolejnego piona. Świetna robota. Dobrze. Biały ma teraz dwa piony w centrum. Dokładnie. Nie da się ukryć. Czarny grozi zgarnięciem białego piona na E yy, tu. Tak, okej. Okay. Gdy czy widzisz sposób, aby rozwinąć skoczka i przy okazji obronić piona E5? Kurde! No, myślę, że to zagranie może być całkiem niezłe. <laughs> Proszę bardzo, takie rzeczy się robiło w szkole. Biały chce zaatakować całe pole F7. F7? A może A7? Albo RS7? Biały chce zaatakować całe pole F7. F7. Jak to pole chcę zaatakować, naprawdę? A jak? Czy możesz rozwinąć gąca tak, aby wziął pod ostrzał porę F7? Mogę. Ale inaczej. BUM! Dobra. Skoczek białego na E4 jest pod atakiem od skoczka F6. Czy możesz przejść skoczkiem? Na bezpieczne pole i dołączyć do gonca C4 w atakowaniu po punktu F7. Czy mogę odejść skoczkiem na bezpieczne pole? Aha. Tak, widzę. Wow. Czy to ja już skończyłem? Nie, jeszcze jeden. Biały właśnie z z zgarnął przestrzeń wprowadzając piona e4. Dodatkowo jest już gotowy do podjęcia zajęcia centrum poprzez zagranie d4. Pchnij naszego piona na e5. Aby też walczyć o środek szachownicy. Świetnie. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której biały będzie miał dwa piony w centrum. Czy widzisz sposób na pozbycie się jednego z białych pionów? No zakładam, że będzie to ten sposób. Biały jak biały może zająć centrum poprzez wprowadzenie piona na sam środek szachownicy. Tak. Udało cię wziąć pod kontrolę centrum, ale czarny odpuścił walkę i zagrał piona A. Jak możesz zająć jeszcze więcej przestrzeni poprzez wprowadzenie kolejnego piona? BUM! Dziecino. Dobra robota. BUM! bijemy. Elo, no, Obie strony rozpoczęły partię od wprowadzenia pionu, ale białe kontrolują centrum. Kiedy czarny traci czas, schodząc po bandach, spróbuj znaleźć posunięcie, które wprowadza skoczka tak, aby kontrolował on dwa pola centrum. Skoczek tu. Dobra robota, czarnia wprowadza skoczka w kierunku centrum, jednak nie ma on żadnych pionów na środku szachownicy. Jak możemy zająć przestrzeń. No myślę, że tutaj będzie to! Pyk pyk, tutaj ten, pyk pyk, pyk pyk pyk, tutaj ten. Pyk pyk tutaj ten, tutaj ten. Nie. Jak możemy zająć przestrzeń, i bezpiecznie wygonić skoczka. A, wygonić skoczka, przepraszam. No Wygonić skoczka bezpiecznie to tak raczej nie bardzo. Tak, mogę, mogę tak wygonić skoczka. Nie, nie o to chodzi. W tej zagadce wątpię, wątpię. Tak. Sam... tak, no, chwila. Teraz wprowadźmy drugiego piona i zatakujmy skoczka C3. A, bo ja tu atakuję jednocześnie. Ty, no kurde, dobre. Jak białe mogą zaatakować skoczkę i zdobyć materiał? Kurde, chcia, zawsze chciałem materiał zdobyć. Jak mogę zdobyć materiał? No tak, mogę zdobyć materiał. Nie, tak jest bez sensu. Czy tak ma sens? Tak? Tak to jest bez sensu. Nie no, tak na pewno nie. Tak? Cześć, nie? Piękna gra w centrum. Idzie na bandę i pra, jest prawie zapadny. Jak białe mogą zaatakować skoczka i zdobyć materiał? Białe atakować skoczka. Wiem! Atakować, a nie zbić przecież. no. Jak białe mogą zaatakować skoczka? A wie. Nie, nie wiem. Jak ja mam tego skoczka kurwo zaatakować? Białe mogą zaatakować skoczka, no tak? Że znaczy to sensu nie ma żadnego. Dobra. Czyli. Komplikujesz myśl, pro, my, myśl pro, prościej. No właśnie, właśnie widzę, że trochę komplikuje i szukam jakichś kurwa zagrań dupy. Zdecydował, zdecydował rozwinąć drugie, Czarny zdecydował rozwinąć drugiego skoczka. A. I zagroził zgarnięciem piona E4. Pion E4. To mogę zablokować bardzo prosto. Nie. Tak nie mogę się przesunąć. Jak możemy zdobyć tą figurę? Zdobyć tą figurę. Jak możemy? Jak możemy zdobyć tą figurę? Yeah. Tym razem nas sprowadzenie skoczka na G4 czarny próbuje uciec poprzez poprze sprowadzenie skoczka na tragiczną po, pozycję na bandzie. Czyli skoczek na bandzie jest tragiczny. Czy widzi sposób, aby uwięzić skoczka? Skoczek może się ruszyć gdzie? Tu, tu, tu. Tu obstawiam. Tu nie obstawiam. Jeszcze raz. Tym razem, zamiast wyprowadzać skoczka, na no, kończarny próbuję przez, przez skoczka na tragiczną pozycję na bandzie. Czy widzi sposób, aby uwięzić skoczka? Skoczek może się ruszyć tu, może się ruszyć tu i może się ruszyć tu. Jak się ruszy tu. Aha, ale ja muszę mieć jednocześnie bicie na nim, nie? Aha. Czyli jak zrobię tak, to co się będzie działo? Jak zrobię tak... Jak zrobię tak. To tu mam bicie. Aha, tu też mam bicie. Ale nie mam bicia na tym pionku. Jak... Aha, ale on się tu nie ruszy. A tu mam. No, tu! Okej, okay. i teraz tutaj. Aaa, dobre. Zasady gry w debiucie. W prawym robi strzałki. Aha. Chcesz nielimitowanych lekcji? Wypróbuj premium za darmo. No, wyproby wywołuję. Co oni mnie tu chcą wcisnąć za jakiś kid na wodę, fotomontaż? No przecież mam wypróbowane ten premium za darmo. Wypróbuj plan. No chłopie, to nie będę płacił za to 10 zł. I te 120 zł mam za to zapłacić? No cię, chyba pogięło. Zacznij mój darmowy tydzień. Ale to ja będę później, nie chce mi się tego, bo to trzeba karty później ten. Jest tylko parę dziennie, ale czego? Liczę z lepsze. Free online czas. Szybkie parowanie, poczekalnia.